Siemano mordeczki, z tej strony Ząbiaczek, jestem dzień trochę nietypowo na Hypixelu, a mianowicie prosiliście mnie bardzo, żebym nagrał w końcu jakąś serię z minigierek. No to właśnie wbiłem na Hypixela i postanowiłem, że dzisiaj nagram odcinek z Bedwarsów. Także mam nadzieję, że jest to pierwszy taki odcinek premierowy i fajnie było, gdybyście dobili tutaj po prostu 1000 łapek w górę. Byłbym mega, mega zadowolony, wiedziałbym, że po prostu chcecie, żebym kontynuował taką serię, w której myślę, że będę mógł rozdawać sobie po prostu jakieś nagrody, premki dla was, jak w sumie co odcinek. No i też wychodzę do was z taką inicjatywą, że jeśli chcielibyście, żebym po prostu nagrał z jakimś widzem odcinek na przykład z Bedwarsów Duo, nieważne ile taki widz ma lat, może mieć 10, 9, 8, 7, tylko ważne, żeby po prostu był moim widzem, to możecie napisać też w komentarzu zombie, fajny pomysł i tak dalej, więc może jakiegoś widza po prostu wybiorę. Osoba, która wygrała premkę w poprzednim odcinku, wyświetla wam się w tym momencie na ekranie, także ja do ciebie, ziomeczku, najprawdopodobniej napisałem już maila lub napiszę w jakimś bliskim czasie. Jeśli chcecie wygrać premkę w tym odcinku, to musicie zasubskrybować mój kanał, musicie zostawić łapkę w górę oraz musicie zostawić dzwoneczek i napisać w komentarzu, jaką chcecie następną minigierkę na kanale, w sensie odcinek z minigierki. Oraz swój e-mail, także mógł się z wami skontaktować. Osoby, które dawały mi itemki na live'ach, wyświetlają wam się w tym momencie na ekranie. Także dzięki wam bardzo wszystkim za itemki. No i pozdrawiam. No i co? Pamiętajcie o akcjach charytatywnych, do których macie linki w opisie. Także co? Ja was zapraszam do oglądania. No i piona. Pamiętajcie, łapce w górę, subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Także yo. Dobra, także ja wbijam sobie tutaj na pierwszą rękę Bedwarsów właśnie na naszej serii na moim kanale YouTube. Także witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej ręce. Mam nadzieję, że każdy stawi suba, łapkę w górę i dzwona i dobijecie tutaj 1000 łapek. Byłoby mega, mega w porządku, gdybyście naprawdę dobili 1000 łapek, bo jest to pierwszy odcinek właśnie z tej serii, którą planuję wprowadzić na kanał. Nie wiem, czemu miała ręka wystartować, ale nie wystartowała, bo dwóch graczy wyszło. Dobra, jeden wszedł, więc jest elegancko. No i ręka startuje za 3, 2, 1, 0. No i pojawiamy się na ręce, jest to pierwszy odcineczek. Moja pierwsza ręka na YouTubie, jaka się pewnie pojawi, chyba że zginę dość szybko i przegram, to pewnie ona jej nie będzie na ręce, ale miejmy nadzieję, że ona właśnie będzie na ręce. Nagrywam to po raz trzeci, bo rękę wcześniej trafiłem niestety na cheatera i nic się nie dało zrobić, więc no nie polecam generalnie. Myślałem, że może jakoś będzie jakiś clickbait typu wygrałem rękę z cheaterem, ale no niestety ten typek latał na flyu, tu wszędzie pomiędzy mapami i po prostu dosyć szybko wygrał, a męczyć mi się nie chciało, więc po prostu kliknąłem, po prostu wyszedłem i tyle, więc myślę, że nie będziecie mieli tego zasad, że wam tego nie pokażę na YouTube. Ale dobra, ja kupuję tutaj sobie na sam start drewno, tak jak mówiliście mi po prostu na live'ach, że zombie kupuj drewno, nie kupuj wełny, więc kupuję sobie po prostu drewno. Możecie mi także pisać w komentarzach zombie, jakie rzeczy robić źle i co mam robić inaczej, bo jak wiecie, na live'ach często mówię, że ja bardzo mało gram w Bedwarsy, bo mi ten tryb tak średnio odpowiada, ale postanowiłem sobie właśnie, że taką serię zrobię, bo gdzieś tam zawsze ludzie mi pisali na YouTubie, zombie zrób jakąś serię z minigamesów. No to właśnie macie serię z minigamesów, a jako że ja bardzo po prostu lubię sobie grać jakieś takie giereczki, to myślę, że wam będzie to po prostu odpowiadało. Ja cały czas mówię myślę, no kurde, strasznie będzie ciężko nagrywać te odcinki, bo trzeba tutaj bardzo, bardzo dużo gadać, bo tu się mało dzieje, ale trzeba budować. Tylko, no właśnie, teraz pytanie, gdzie ja miałbym iść? Tu jest jakiś typek z żółty, poszedł do diamentów. Czy mam jakieś diamenty blisko siebie? Nie, chyba tylko tam są diamenty. I tego żółty, patrzcie, ten żółty ma odkolbowane łóżko. Ten żółty ma odkolbowane łóżko. To fajnie by było, gdybym po prostu od razu tam jakoś do niego czmychnął. Wiecie co, ja od razu chyba próbuję do tego żółtego jakoś tam wskoczyć, próbuję tam zakoblować. Właśnie, ten żółty jest tam, to ja po prostu pójdę sobie tak po ukosie do niego tutaj na jego łóżko. Więc mam nadzieję, że jakoś to zdążę. Dobra, już tutaj typeczki pierwsze giną. Różowisz mają tylko jedno życie. W sensie różowi, no typek z różowego. Okej, ten typek idzie tam, dobra. Jestem teraz takim zielony w sumie, tak? Jestem taki green, bardzo jasny green. Dobra. Okej, okay. Pyk, myk i sobie teraz bym chciał kupić mieczek, dobra, a to 7 golda kosztuje, myślę, że 7 żelaza, mogę kupić jakiś mieczek za żelazo lepszy? Irona, no dobra, niech będzie mieczek, to jest, nie, to nie jest ironowy, to jest kamienny, bo mieczek żelazny był za golda. Dobra, ten typeczek jest tam, więc spróbuję do niego od razu tutaj wbić na tą arenkę, bardzo, bardzo szybko. Okej, okay. Ile mam jeszcze tego kratek do niego? No około 20-30 kratek, zobaczymy, czy będę miał rację, miałem ile? 36 wełny, nie wiem, 36 wełny, zobaczymy, czy moja tutaj teoria, że miałem tam 30 kratek się sprawdzi. Ten typek już na mnie czeka tak ogólnie. 30 kratek mówiłem, tak? 20-30 kratek. Ty, chyba miałem rację, patrzcie to, miałem rację, bo tu 6 kratek zabraknie. No, coś 20-30 kratek, czyli tak na oko powiedziałem i akurat syknęło. Dobra, zrobimy sobie tak, pyk. I ten typeczek też się podkoblowywuje. Oj, kurde. Bym spadł teraz przez własną głupotę. Dobra, i skoczymy sobie do tego typa jakoś tutaj tak plecami. Dobra, jestem ten ziomeczek tutaj, jest zrzucony od razu i rozwalamy łóżko. Bed restored, ok, ładnie rozwalamy mu łóżko. I ja teraz muszę wracać tam do siebie. No właśnie, mi też typeczek rozwalił łóżko. Mi też ziomeczek rozwalił łóżko, niestety. Niestety, ale mi też ziomeczek rozwalił łóżko, więc będę musiał grać bez łóżka, więc trochę słabo, że tak powiem, ale dobra, chociaż tego ziomka po prostu pomszczę i go zrzuciłem tutaj na dół. Pytanie, z czego on ma? On ma tam z tego, o kurde, on ma z gliny, więc ja bym potrzebował jakiś kilo sobie tutaj na szybkości ogarnąć. Więc zobaczymy.
Zobaczymy. Okej, gdzie jest kill-off? Klik, 10 irona potrzebuję. Dobra, trzeba się na tym typie bardzo, bardzo szybko zemścić. Tylko ja do tego potrzebuję trochę lepszą zbrojkę. Na pierwszy start sobie kupię po prostu jakiś tutaj mieczek żelazny. Armor, co ja mogę kupić z armora? Mogę coś kupić z armora za to, co posiadam? 12 golda kosztuje, kurde. Jedno złoto potrzebuję, jedno złoto. Dobra, mamy złoto. Więc mogę sobie kupić tutaj, nie chcę mieczy. Potrzebuję tutaj, o. Dobra, elegancko. Ulepszony jestem tutaj teraz do żelaza. I lecimy na tego typa. Dobra, rushujemy tego niebieskiego po prostu tutaj szybkości. On spadł, dobra. Typeczek z niebieskiego spadł, jest tu typeczek z czerwonego. Ale okej, na szybkości, pyk. On nie ma łóżka. Kurde, myślę, że to jest fioletowy w ogóle, nie niebieski. Dobra, mój fail. Ale potrzebuje siekierkę. Z tego co widzę, to potrzebuje siekierkę, bo tam typy mają już po prostu też drewniane jakieś te swoje łóżka okoblowane. Na przykład czerwony tutaj ma z drewna, więc myślę, że możemy zaskoczyć czerwonego. Mam nadzieję, że on tutaj zbyt dobrze ekwipunku dobrze nie ma uzbrojonego i po prostu jakoś go tutaj zaskoczy. Dobra, jest ten ziomeczek tutaj się. O kurde, ma enchantowany. Dobra, ale ziomeczek zginął. Dobra, okej. I okej, bad destroyed. Ładnie, ładnie. Łóżko rozwalone czerwonemu. Jest po prostu cudownie. Dobra, typeczek mnie w ogóle goni, więc przydałoby się go od razu tutaj pozbyć z tej ręki. Dobra, dostał ile ma HP? 9. 9 HP ma, tylko żeby teraz jakoś głupio nie spaść. On ma 3 HP. Dobra, zginął, więc nie straciłem tutaj niestety mojego jedynego życia, bo chciałem tę rękę wygrać. Dobra, ogólnie to został jeszcze szary i został jeszcze żółty. Tylko gdzie oni są? O kurczę, w ogóle mi się myszki... Ja pierdziule, mi się... Kółko, w sensie ten, gumka od myszki mi się odlepiła, która mi podtrzymuje od boku. I taki klej miałem na łapce. Dobra, jest ogólnie elegancko, więc... więc co ja chciałem powiedzieć? Aha, zapomniałem co chciałem powiedzieć. Dobra, mam dużo żelaza, tylko pytanie co ja mogę kupić. Mam te 4 diamenty, czy ja mogę kupić coś za diamenty? Na przykład jakiś tutaj lepszy secik? O to jest pytanie, aha, za diamenty można enchantować. Tak, rację, przecież za diamenty można enchantować. Właśnie, sobie zenchantuję od razu. I, aha, okej, to by zenchantowałem EQ. Tylko przyda mi się też, żebym sharpnessa sobie zenchantował na jakiś sharpnessik. Więc po prostu spróbujmy to. Tylko potrzebuję więcej tych diamentów. Dobra, to jest... O, mamy 2 diaksy, więc będę miał sharpnessa, więc jest elegancko, będę miał sharpnessika. Więc mi to bardzo, bardzo odpowiada po prostu, bo nie wiem dlaczego w ogóle, że tu 4 diaksy się płaci za enchantowanie na sharpnessa. Nie wiem, ale okej, to będzie spoko. Dobra, mam tutaj na sharpnessik zenchantowane wszystko ładnie. I protection. Dobra, teraz tak, kogo muszę powstrzymać. Okej, z tego co zauważyłem, że w sumie wszyscy mają po jednym życiu, więc może mi się po prostu uda wygrać tą arenkę. Zobaczmy, czy mi się uda wygrać tą arenkę. Byłoby spoko, gdyby mi się udało wygrać tą arenkę. Taka pierwsza arenka na YouTubach i od razu winek. Znaczy, no pierwsza, to trzecią arenkę nagrywam, ale tak jak wcześniej mówiłem, to raz zginąłem bardzo szybko, a arenkę wcześniej miałem cheatera, więc no to było po prostu bez sensu, bo typek sobie od początku od razu latał cały czas na flyu, no i to było strasznie głupie. No i tego raczej by nie było bez sensu wrzucać, ale okej, bierzemy tej emeraldy ze środka i za emeraldy właśnie sobie będę mógł ulepszyć secika, więc myślę, że będę mógł wrócić na wyspę tam do siebie lub jakiegoś przeciwnika i tą właśnie secika sobie ulepszyć. Dobra, czekajcie. Oj, tutaj parkour szybki. Dobra. Mamy 5 emeraldów nawet. 5 emeraldzików mam nawet. To może tutaj jakiś emerald jeszcze wypadł? Czy to jest jeszcze jeden emeraldzik? Tak, to jest emeraldzik. To tu pewnie też będzie emerald. Łe, no to elegancko. To elegancko teraz wam tak powiem. Pyk. 6 i tu pewnie będzie jeszcze jeden emerald, z tego co się wydaje, bo tutaj po prostu tego podwójnego emeralda nie zebrałem. Tak, mam 8 emeraldów. I teraz chyba lecę sobie kupić po prostu ulepszyć jakąś zbrojkę nadjaksową, tak? Bo mi się wydaje, że po prostu z emeraldy mogę ulepszyć zbrojkę nadjaksową. Jeszcze diamenty przy okazji zgarnę na szybkości, bo diamenty tutaj powinny być, tak? Są diamenty, jest, mam ich 3 diamenty. Czy poczekać? Chyba poczekam jeszcze na jednego diamenta, żeby sobie po prostu ulepszyć na seta Pro 2. Tylko gdzie są te typy? Kurde, muszę ich gdzieś tutaj wyhaczyć. Mamy wszyscy, mamy nasz... Nasza trójka ma po jednym życiu, więc no nikt nie ma łóżka. Szkoda, że mi tego łóżka się nie dało zatrzymać. Ale no po prostu ten typeczek mi tak, wiecie, z nienacka wleciał na moją arenkę. Dobra, tu jest ten typek, w ogóle do mnie biegnie. Dobra, leci ten typek na mnie, uwaga. On ma tu firebola, ale okej, dobra. Udało mi się zrzucić, więc zostaje z typem 1 na 1, więc jest elegancko po prostu. No i teraz armor, dobra, co mogę kupić z armora? 6 emeraldów, dobra. Mamy diaksowego armora, ale pytanie teraz... Mele, gdzie są mieczyki? Mele, czy muszę, ile muszę mieć? 4 emeraldziki. Kurde, brakują mi 2 emeraldy. Dobra, będę musiał wrzucić na sam środek wyspy. Ale przydałoby mi się teraz także kupić jakieś tutaj potiąsy. Jakie to potiąsy mogę kupić? Za jednego emeralda tutaj Jumboost, Fireka. Nie, to mi się chyba raczej nie przyda. Chyba, że łuk kupię. Łuk. 12 golda, dobra, to mogę w sumie łuk mogę kupić, bo łuk się może przydać, to będzie fajna sprawa łuczek. Szkoda, że on właśnie nie jest enchantowany, ale dobra, biegnie tutaj ten typek i on, kurde, proszę, ma jakieś tutaj TNT w ogóle ziomeczek, ja pierdziule. Taki ziomeczek ma tutaj TNT, tylko ciekawie czy on ma łuk, o to jest pytanie czy on ma łuk, nie chcę tutaj zbytnio ryzykować coś w tym stylu. Chyba ma łuk niestety ten typek, ale ja sobie kupię bloki tutaj na szybkości. Oj, co ja zrobiłem? Dobra, mam bloczki, pytanie czy ten typek idzie, ma łuk czy nie ma łuku ten typek?
Nie wiem, czy ten typek ma łuk. Kurde, nie chciałbym tego przegrać, bo jesteśmy tak blisko zwycięstwa. Chciałbym to po prostu wygrać, taką arenkę. Bo to by było spoko. To ja sobie po prostu kupię strzały. O, kupię sobie trochę strzał. Dobra, pytanie, czy ten typek jest. No, nie wiem, rozwali mi tu przejście ten ziomeczek. Ja mam lepszego seta od niego, bo. O, dostał ode mnie. Ty, jak on ode mnie dostał? Ja nawet w niego, w sumie w niego celowałem, ale miałem strasznego zeza. Tylko teraz pytanie, żeby on mnie tutaj nigdzie od boku nie zrzucił, więc. Mał łuk niestety ten ziomek, więc jest trochę lipa. Jest trochę lipa. Ja może kupię sobie po prostu jakieś tutaj. Tylko gdzieś tu się kupywało, kurczę. Gdzieś tu się kupywało. Jabłka, o właśnie, tu mi się chodziło o refile, czyli to jest ten utility. Okej, okay. Lol. Właśnie wiedziałem, gdzieś kojarzyło mi się, że właśnie kupywało się refile, tylko nie wiedziałem gdzie. Więc kupmy tutaj może jednego refila, ale mnie nie stać niestety na refila. Kurde, szkoda, że mam dwa emeraldy. Gdybym miał perełkę, to bym od razu tego typa cyknął. To bym od razu tego typa cyknął perełkę po prostu. Dobra, okej. Okay. Mam refilka, więc mam refilkę elegancko i możemy do typa chyba lecieć. Tylko pytanie, gdzie ten typeczek poszedł, kurde. On jest tamten ziomeczek, gdybym teraz... gdybym szybciej go po prostu jakoś zauważył. Dobra, on dostał drugi raz ode mnie. Nie chcę strzał marnować, bo strzały są bardzo cenne. Mam już 9 minut nagrania ponad, więc no kurde, naprawdę chciałbym go zrzucić, ale jest ciężko, bo patrzcie, ten typek kampi. Jedyną opcją, która mi teraz przychodzi na myśl, to po prostu zrobienie czegoś takiego. Tylko że ten typek zaraz na mnie firebola nie rzucił, ani nic z tych rzeczy, tak jak tamten. Po prostu, no teraz mi przychodzi, no właśnie, tak ja myślałem, że firebola rzucił i kurde, niestety przegrałem tą arenkę, także gratulacje dla ziomeczka, właśnie się bałem, że tego firebola rzuci typeczek. Ale co, myślę, że chcecie więcej takich odcinków z Bedwarsów, to możecie stawić suba, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem i dobicie tutaj 1000 łapek w górę i myślę, że będzie po prostu mega, mega w porządku. No i pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, jakie chcecie następne minigierki na moim kanale, także do następnego odcinka, no i piona, yo!